Drodzy internauci, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam Was z malowniczych głębic. Mamy dzisiaj niedzielę, 22 października i wkraczamy wspólnie w nowy tydzień, którego hasło zostało zapisane w Księdze Michała, gdzie w 6 rozdziale, 8 wierszu mamy napisane: oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Nie sądzicie, że w tych starotestamentowych słowach jest coś cudownego? Coś wyjątkowego? Czy nie uważacie, że te słowa naprawdę są ponadczasowe i aktualne? No i te słowa idealnie wpisują się w to, jak powinna wyglądać nasza codzienność. Czy przypadkiem to starotestamentowe zdanie nie jest pewnego rodzaju elementarzem, wedle którego powinniśmy żyć, wedle którego powinniśmy postępować? To zdanie może w pewnym sensie brzmi trochę banalnie, kiedy patrzymy na nie tylko i wyłącznie z perspektywy czysto teoretycznej. No bo kiedy, moi drodzy, popatrzymy na praktykę i kiedy spróbujemy to starotestamentowe zdanie zestawić z naszym zachowaniem i naszą codziennością, to zgodzicie się, że takie banalne ono już nie będzie. Z tego powodu chcę zachęcić Cię dzisiaj do tego, abyś przez chwilę zastanowiła się nad tym, jak wygląda Twoja codzienność. Nie ta kościelna, ale ta codzienna, prawdziwa. Czy w pędzie, w zagonieniu XXI wieku udaje Ci się wypełniać Boże prawo? Czy w natłoku zadań oraz także w nawale obowiązków, które musisz nieustannie wykonywać, potrafisz okazywać innym miłość? Czy masz czas, aby nie tylko w niedzielę, nie tylko w kościele, ale zawsze i wszędzie budować relacje z naszym Stwórcą? Moi drodzy, w dzisiejszy niedzielny poranek Bóg przypomina nam o czymś niby podstawowym, ale jednak w naszym pędzie i zagonieniu całkowicie o tym zapominamy. Bóg przypomina nam, abyśmy starali się żyć wedle Jego wskazówek, a nie wedle swojego widzimisię i nie wedle swojej własnej wymyślonej woli. Bóg przekazał nam przez Mojżesza przykazania nie po to, abyśmy je zakuwali, abyśmy się ich uczyli na pamięć, abyśmy wykuwali ich objaśnienia i zdawali, ale one zostały nam dane po to, aby nasze życie było szczęśliwe. Wydaje mi się, że większość z Was, a może nawet wszyscy, zgodzicie się, że kiedy powiem, że w danych nam przez Boga przykazaniach nie ma jakichś rzeczy nad wyrost skomplikowanych. Nie ma rzeczy trudnych do wprowadzenia do naszej codzienności. Nie mamy tam także jakichś nakazów, zakazów, które w jakikolwiek sposób ograniczają naszą wolność, naszą niezależność. Naprawdę. Boże przykazania są zbiorem zasad, które wprowadzają do naszego życia ład, harmonię. A przecież tego ładu i tej harmonii bardzo często nam brakuje. Dlatego, moi drodzy, spróbujmy choć odrobinę zmienić swoją codzienność. Nie narzekajmy na otaczający nas świat, ale starajmy się żyć wedle Bożych drogowskazów. Dawajmy innym świadectwo o tym, w którą stronę skierowany jest nasz wzrok oraz w którą stronę skierowane jest nasze serce. Przestrzegajmy Bożych przykazań. Dzielmy się z innymi otrzymaną od Boga miłością, a wtedy zobaczycie, że Trójjedyny Bóg przez swego Ducha Świętego zadziała i używając nas odmieni choć odrobinę ten świat. Zaufajmy Mu. On naprawdę może dokonać wielkich rzeczy. Rzeczy niepojętych. Tylko musimy pamiętać o dzisiejszym wezwaniu. Wezwaniu, które nie jest skierowane do ludzi, którzy żyli przed wiekami, ale wezwaniu, które skierowane jest do Ciebie, do mnie, bo to do Ciebie. Do mnie. Bóg dzisiaj mówi: oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre, czego Pan żąda od Ciebie. Wypełniaj prawo. Okazuj miłość. I umacniaj relacje ze swoim Bogiem. Bogiem, który Cię kocha. Bogiem, który Cię wybrał. Bogiem, który chce Ci każdego dnia błogosławić. Pomódlmy się.
Łaskawy i miłosierny Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy poranek, za to, że dałeś nam tą niedzielę, za to, że przemawiasz do nas przez swoje słowo. Szczególnie dziękujemy Tobie dzisiaj za to, że to hasło tygodnia jest takie proste, takie oczywiste, takie elementarne, ale my często nie żyjemy wedle tego słowa. Dlatego tym bardziej chcemy Cię prosić o to, abyś posyłał nam swego Ducha Świętego, aby w swej mocy odmieniał on naszą codzienność. Aby w momencie, kiedy zbaczamy z Twojej ścieżki, on nas nakierowywał na nią na powrót. Boże, daj nam swój pokój, swoją siłę oraz naucz nas żyć nadzieją, którą Ty dajesz, a nie ten świat. Niech Twoje imię będzie błogosławione i chwalone między nami wszystkimi. Amen. Życzę Wam radosnej i błogosławionej niedzieli. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.